Hello there. Witajcie. Generał Kenobi. Z tej strony LEGO Hero Polska. Dawno nie było armii klonów na żadnym filmie, więc dzisiaj pokażę wam aktualny stan mojej wielkiej armii Republiki. Bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Klonów, wojna zaczęła się. Po kolei w mojej wielkiej armii Republiki mamy 212 batalion, konkretnie kilku tych nowszych żołnierzy z ATTE, starsi ci z Realistyka, Airborne, ci nowsi jak i ci starsi, żołnierze fazy drugiej w białych zbrojach, tutaj są też kanonierzy, oddziały z Kaszlika, mamy tutaj trochę więcej scoutów oraz żołnierze z 401, po prostu normalna faza druga, Airborne z Geonosis, zwykli truperzy z Geonosis, tutaj oddział Asoki 332 kompania pod dowództwem kapitana Vona. Tutaj mamy kilku żołnierzy ze starszej 501. Tutaj Wolfpack, 104 batalion, 187, czyli oddział Mace Windu, zwykli żołnierze, jak i oczywiście Airborne. No i tutaj mamy oczywiście naszą 501, wielu żołnierzy. Tutaj jet trooperzy, jeden ARF trooper z Hemuklar Mikasą, z ich akurat by się przydało jeszcze kilku. No i w sumie tak naprawdę co do płytki fazy drugiej to wszystko. Pewnie zwróciliście uwagę, że tutaj mamy jedno puste miejsce. Ale na to ja przygotowałem sobie takiego oto jednego żołnierza klona i teraz on uzupełnia tą płytkę. Co prawda tutaj i tak będzie jeszcze wiele rzeczy przestawiane, bo planuję, żeby może jeszcze na 501 przeznaczyć oddzielną płytkę, ale to na razie są plany, na razie na ten rok to tak wygląda. No dobra, jeszcze rzut oka na płytkę z fazą pierwszą, no i z tymi bardziej mieszancami. Mówię mieszancami, no bo są tu klony fazy pierwszej, ARF oraz OG Phase 2, no jeszcze piloci, no i tak. Tutaj kto ostatnio był na live, na pewno widział, że udało mi się dorwać jeszcze kilka akcesory paków z białymi klonami, no i oczywiście z komanderami. Tutaj mamy też białe klony w wersji z filmów Realistic Phase 1. Tutaj klony również białe w fazie pierwszej, tylko wersja jeszcze inna, bo z wojen klonów. Tutaj mamy pilotów, trzech tych z 501, faza druga, no i tutaj też faza druga piloci, tylko ta wersja z Zemsty Sithów. Z tyłu komandosi Senatu oraz jeszcze klon 99. Tak jak mówiłem, tutaj mamy komanderów, tutaj bomb squad, ARF trooperzy czterech zwykłych i tutaj konkretnie liczymy z LHP 9 tych oto Rancor Battalion trooperów. Tutaj mamy też 5 gunnerów, 4 klony OG Phase 1, no i tutaj klony OG Phase 2, zwykłe klony. 327, 91 oraz Gwardia Coruscant. Podsumowując, tak to się prezentuje wszystko na chwilę obecną. Tak jak już raz wspomniałem, to jest stan raczej do końca tego roku, no może do późniejszej połowy grudnia, ponieważ, jak wiecie, wychodzi nowa 501. Ja mam w planach przestawić właśnie, wyrzucić stąd tą 501, którą mam aktualnie, kupić jeszcze kilku tych starszych, w sensie tych z 2020, no i oczywiście wiele tych nowych. I na 501 mam nadzieję, że uzbieram oddzielną płytkę. No ale to są plany. Poza tym fajnie było jeszcze uzbierać te dwie pozostałe płytki. Tutaj OG Phase 2 też by się przesunęło do tej jednej. No i jakoś tak powoli by to się zbierało, już prawie na 3 płytki. Napiszcie co wy może jeszcze byście tu dodali, może jakieś mniejsze legiony i tak dalej. Myślę, żeby trochę poszerzyć bomb skład, no bo tak naprawdę są tacy jaskrawi, to żeby już jakoś to wyglądało, żeby ich po prostu kilku było, bo tak jakoś biednie to wygląda. Może też kilka klonów, które były z nimi z Battle Packu, czyli Horn Company oraz ARF Trooperów, bo oni też na razie tanio chodzą, a też jeszcze kilku można dokupić. Mam też plany dokupić Senat Komandosów, tylko to wersja z 2011, bo mi ich akurat brakuje w kolekcji.
Myślę, że z takich większych planów to na tyle. No może jeszcze jak będzie jakaś okazja, to kilka 212-ek. No i co, piszcie, czy macie może jeszcze jakieś pomysły, żeby coś tu poprzestawiać, albo coś dodać. I ja się już z wami żegnam. Do następnego odcinka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej armii. I na razie. PS, jeśli jakimś cudem odejrzałeś to do końca do podsumowania, no to wielki szacunek, a większy będzie jeszcze, jeśli policzysz wszystkie klony w tej armii. No i osoba, która właśnie to zrobi, dostanie serduszko, no i jej komentarz zostanie przypięty. Powodzenia.